Witam, opowiem Wam o silnikach elektrycznych oraz przedstawię, jak one działają. Zacznijmy od początku. Silnik elektryczny jest to urządzenie zmieniające energię elektryczną w energię mechaniczną. Można je podzielić na silniki prądu stałego oraz zmiennego, bądź też na silniki szczotkowe oraz bezszczotkowe. Mam tutaj gotowy, rozłożony silnik prądu stałego, 6-woltowy, szczotkowy. Tutaj w górnej części znajdują się takie dwie szczotki, takie małe, które poprzez stykanie się z komutatorem zasilają poszczególne uzwojenia. Uzwojenia te poprzez zasilenie prądem stałym wytwarzają pole elektromagnetyczne. O przeciwnych biegunach do magnesów, które są zamocowane w środku, przez co się przyciąga. Dalej. Tutaj mamy silnik, czy to jest dokładnie wentylator z komputera, 5-woltowy. Zaprezentuję na nim, jak właśnie działa taki silnik, który zmienia energię elektryczną w energię mechaniczną, a dokładniej ruch obrotowy. Tutaj będzie nasza bateria 9-woltowa, będzie to nasz źródło energii. Zapinamy czerwony kabel do plusa, czarny do minusa. Wiatrak zaczyna się obracać. Jeszcze spróbuję poskładać ten silnik, który wcześniej rozłożyłem na części. Zaprezentuję też, jak działa. Może to nie być proste ze względu na mały... O, udało się. Tutaj po bokach są takie specyficzne blaszki. Trzeba je zagiąć, jak się składa taki silnik. Gotowe. I zasilając nasz silnik elektryczny, zaczyna działać. Niestety może nie być to dość widoczne na nagraniu. Przykleję tutaj kawałek taśmy. No i właśnie odpadła. Dobrze. Przejdźmy dalej. Co się może stać, jeżeli zasilimy silnik 6-woltowy na przykład 12-woltami? Nie jest to duża różnica, tylko w sumie dwa razy większe. Oczywiście może silnik zacząć się przegrzewać. Co może dojść do uszkodzenia takiego silnika? Dlatego nie będę tego pokazywał, żeby nic nie uszkodzić. Dalej. Zastosowanie. Gdzie możemy znaleźć takie silniki? W samochodach elektrycznych, na przykład Tesla albo Audi lub inne. W samochodach na pilota, zabawkowych, przeróżnych, dronach. Dalej, w komputerach zasilane są wentylatory chłodzące komputer. Gdzie jeszcze? W kluczach wszelkiego rodzaju elektrycznych. To jest akurat klucz do zakręcania kół elektryczny, bardzo fajny, bardzo się fajnie nim pracuje, polecam. Dalej, gdzie jeszcze można spotkać w takich typowo miejscach warsztatowych? W szlifierce kątowej. Jest to bardzo przydatna rzecz, akurat tu jest silnik prądu zmiennego, tak samo jak w tym kluczu, co przed chwilą pokazywałem. Jest zasilane to prądem o napięciu 230 V. Więc jeszcze silnik elektryczny prądu stałego może służyć jako silnik, czyli zamienia energię elektryczną w mechaniczną, lecz może służyć również jako prądnica, czyli jeżeli dostarczymy mu energię zewnętrzną, mechaniczną, na przykład obracając końcówką, na wejściu naszych kabli, do których na początku wprowadzaliśmy prąd, zacznie generować nam energię elektryczną, czyli przekształcamy odwrotnie
jak do silnika. Z energii mechanicznej przekształca się w energię elektryczną. Gdzie możemy coś takiego, takie prądnice znaleźć? Na przykład w agregatach. Zalewamy agregat benzyną na przykład. Powstaje nam przez silnik spalinowy powstaje nam energia obrotowa, która zasila silnik elektryczny, taki odpowiednio poprzerabiany, żeby generował więcej prądu i zamienia nam go w energię elektryczną. To tyle. Dziękuję. Miłego dnia.